Dziękuję, że zaszliście tutaj, aby wysłuchać naszych propozycji dotyczących programu wyborczego. Jako Komitet Wyborczy Czas Najwyższy pragniemy zainicjować dyskusję na temat kluczowych kwestii dotyczących naszego powiatu oraz chcemy Państwu przybliżyć, kim jesteśmy oraz kim nie jesteśmy, bo to też jest dla nas ważne. Przed Państwem Krzysztof Kaliżak, lider naszego komitetu. Krzysztof jest wieloletnim działaczem politycznym oraz byłym radnym Rady Miejskiej Chojnic. Obecnie członek zarządu osiedla nr 3. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, tak jak koleżanka zapowiedziała, może tak przewrotnie opowiem, kim tak naprawdę nie jesteśmy, żebyście Państwo sobie wyrobili pewien obraz. Szanowni Państwo, na pewno nie jesteśmy komitetem, który złoży 100 obietnic na najbliższe 100 dni. Nie jesteśmy komitetem, który będzie wysyłał policjantów na protestujących rolników. Nie jesteśmy komitetem, który przyłoży rękę do zamykania szpitali, przedsiębiorstw, cmentarzy, ba, nawet lasów. Nie jesteśmy komitetem, który będzie obiecywał darmowy basen dla wszystkich mieszkańców przez okrągły rok. Nie jesteśmy komitetem, który będzie obiecywał skrócenie kolejek do szpitala. Nie jesteśmy też komitetem, który można by było określić łączy nas koryto. Szanowni Państwo, nie ma wśród nas także ludzi, którzy wybierają się do samorządu po to, żeby ich rodziny miały łatwiejszy dostęp do dotacji, często wielomilionowych. Nie popieramy takich kandydatów, nie ma wśród nas takich ludzi, ponieważ tacy ludzie zasługują na ostracyzm. Szanowni Państwo, zatem kim jesteśmy? Jesteśmy ludźmi z różnych środowisk, reprezentujący różne zawody. Jest wśród nas i doktor medycyny, i doktor nauk politycznych, jest inżynier, jest ekonomista, jest kadrowa, księgowa, są drobni przedsiębiorcy, są również ludzie pracujący na etatach. Łączą nas pryncypia, o których za chwilę każdy z kandydatów będzie jeszcze mówił szczegółowo. Ja chciałbym powiedzieć o kilku zasadniczych kwestiach. Chcemy, żeby powiat był bezpieczny. Chcemy, żeby były dobre drogi. Chcemy, żeby urząd był sprawny. Chcemy również przyjaznego szpitala. Chcemy partycypacji mieszkańców w sprawy powiatu, dlatego chcemy oddać powiat mieszkańcom. O szczegółach, tak jak wspomniałem, będą mówić następni kandydaci, także zapraszam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka z naszych założeń programowych. Najpierw głos zabiorą osoby, które startują z okręgu miasta Chojnice. Jako pierwszego zapraszam Jakuba Myszkę, 22-latek, jeden z najmłodszych kandydatów do Rady Powiatu, wychodzący poza przyjęte schematy, antysystemowiec, wolnościowiec i osoba z wieloma celami dotyczącymi naszego powiatu. Zapraszam. Witam wszystkich, szczęść Boże. Pierwsze co, to bym chciał podziękować za takie wspaniałe zaprezentowanie mojej sobie koleżance Martynie, która sama ma przyjemność startować z czwartego miejsca okręgu pierwszego. List numer 10 Czasu Najwyższego, jedynego prawicowego komitetu w powiecie chojnickim. Wolnościowcy, antysystemowcy, antysystemowcy to wolnościowcy. Czym jest wolność? Wolność jest opisywaną starą paremią rzymską volenti non vit iniuria, chcącemu nie dzieje się krzywda. Która to zasada mówi, że wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa.
i mogę robić wszystko, dopóki nie szkodzę drugiej osobie, a Państwu nic do tego. Czas najwyższy na konkrety. Czas najwyższy oddać drogi kierowcom. Czas najwyższy zlikwidować zbędne drogi spalniające. Czas najwyższy na statynki. Statynki, czyli takie stopery odmierzające czasu zmiany koloru światła. Czy będzie pokazane, ile sekund to zielonego, ile czerwonego. Drugi temat. Czas najwyższy uzdrowić szpital. Czas najwyższy na darmową godzinę parkingową, płatną przy wyjeździe. Czas najwyższy na bezpłatną telewizję. Czas najwyższy na lepszy personel medyczny. Lekarze muszą znać język polski wzorowo, a pielęgniarki nie mogą robić za tłumaczkę. I teraz moje ulubione. Czas najwyższy na rozliczenie władze szpitalu za okres lockdownu. 200 tysięcy nadmiarowych zgonów w całej Polsce. Trzeba to dobrze podliczyć, ile tego było w powiecie. Nie możemy im tego popuścić. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej odpowiedzi. Serdecznie dziękuję. Został Państwu przybliżony temat szpitala, który poruszamy w swoim programie. Skoro mówimy już o tym punkcie, zaprośmy proszę Radosława Osińskiego, który jest pracownikiem tego szpitala, a przez ponad 20 lat był dziennikarzem lokalnych mediów. Istotnie, przez te 20 lat obserwowałem wojewódzki szpital tylko z perspektywy obiektywu i pióra, ale od 3 lat jestem pracownikiem szpitala i widzę, co się w nim dzieje. W powszechnej świadomości nasz szpital funkcjonuje jako dobrze rozwijająca się placówka. To tak jest w istocie. Przez 10 lat pierwszych lat działania na ulicy Leśnej wojewódzki szpital zdobywał różne laury, wyróżnienia w ogólnopolskich nawet rankingach. Ale nowych wyzwań nie brakuje. Jednym z nich jest zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej. Czas najwyższy, aby to wprowadzić. Są zaczątki tego systemu onkologicznej, ale nie ma jeszcze kompleksowych działań w tym zakresie. Jako pracownik szpitala widzę teraz ten żywy organizm, jak również budynek od podstaw i w każdym miejscu, w każdym punkcie widzę również jego mankamenty. W następnej kadencji samorządu chcemy te mankamenty usunąć. Co do nich należy? Nawet prozaiczne rzeczy, na przykład niesprawne windy w szpitalu, które uniemożliwiają sprawne dostarczenie pacjentów na bloki operacyjne, do diagnostyki. Również ci pacjenci, którzy na własnych nóżkach przybywają do szpitala, też mają czasami kłopoty, żeby się po nim poruszać. Tym się zajmiemy. A jeśli chodzi o całe funkcjonowanie szpitala, jawi się nam ta placówka jako szpital zarządzany przez sprawnych, prężnych menadżerów. Po to, aby lekarzy odciążyć od menadżerskich zadań i obowiązków. Czas najwyższy to wprowadzić. Dziękuję bardzo. Bardzo było miło Was wysłuchać. Przejdźmy zatem do naszego kolejnego kandydata. Jako ostatni z okręgu miasto Chojnice wystąpi przed Państwem Marcin Baldo, wykładowca, doktor nauk o polityce, rodowity chojniczanin, od kilkunastu lat osoba udzielająca się społecznie. Prosiłem przed chwilą Radka, żeby poprosiłem przez stronę Radosława, żeby odłożył mikrofon, bo nie wiedziałem, że zajmę akurat głos. Proszę Państwa, tak, stworzyliśmy wspólnie komitet do Rady Powiatu i jednym z zadań powiatu są też kwestie obronności. Na pewno wszyscy Państwo zauważyli, że coraz więcej informacji, które pojawiają się w mediach,
informacje dotyczące konfliktu zbrojnego na Ukrainie. To informacje o tym, że prezydent Macron proponuje, żebyśmy wysłali jako państwo Unii Europejskiej wojska na Ukrainę. A z drugiej strony mamy ten dyskurs prowadzony przez Rosjan, którzy grożą użyciem broni jądrowej, czy to taktycznych głowic, czy innej broni masowej zagłada po prostu. W związku z tym mamy też w swoim programie taki punkt, który stanowi, że powinniśmy przygotować mieszkańców na wypadek wybuchu wojny, stworzyć odpowiedni system schronów, stworzyć odpowiedni system aprowizacji ludności na czas wybuchu konfliktu. A nawet muszę powiedzieć, że widzę tutaj możliwość, żeby w Chojnicach powołać kompanię Wojsk Obrony Terytorialnej. Taka najbliższa kompania jest w Kościerzynie. Oczywiście to nie jest bezpośrednio rolą powiatu, ale mamy kilka takich zadań, które chcemy podjąć i można nam zarzucić, że to nie jest w gestii powiatu. Bo na przykład proponujemy też takie hasło wysokie zarobki, czyste powietrze i przyroda. I ktoś może nam powiedzieć, że to jest hasło górnolotne, ale z drugiej strony jest to hasło, które prezentuje jakąś wizję. Wizję, którą chcielibyśmy spełnić w powiecie chojnickim. Bo powiat chojnicki, choć piękny, ma ponad 50% lesistości, to jednak problemem jest rynek pracy i zarobki. Zarobki w powiecie chojnickim są bardzo niskie w porównaniu do zarobków w sąsiednich nawet powiatach. Wyglądamy słabo na mapie Polski i przeczy to tej ogólnej propagandzie. Ja akurat startuję z miasta Chojnice i myślę, że Chojnice też mają w tym względzie wiele do nadrobienia. Będziemy starali się w tych obszarach podjąć konkretne działania. Szpital, o którym mówił Radosław, jest jednym z centralnych punktów naszych wizji, naszych propozycji, dlatego że szpital to przede wszystkim ogromna instytucja. Największy zakład pracy w Chojnicach na ten moment, zatrudniająca ponad 1000 osób, posiadająca ogromny plan rzeczowo-finansowy, nie można to nazywać budżetem, ale dlatego formalnie jest to plan rzeczowo-finansowy. Oznacza to, że szpital jest też miejscem, który pozwala się rozwijać, zarabiać. Nie tylko jest on miejscem, do którego idziemy, żeby przejść jakiś zabieg czy operację. My widzimy potrzebę, żeby ten szpital rozwijać. Bo wydaje nam się, że on mógłby być po pierwsze lepszy, większy, sprawniejszy, bardziej nowoczesny, gdyby nie to, co zadziało się w Chojnicach już lata temu, czyli próba monopolizacji usług na rynku medycznym, przejmowanie zleceń, które powinien realizować szpital przez podmioty prywatne, tylko dlatego, że szpital nie występował do niektórych konkursów. Nie może być tak, że dyrektorem szpitala jest osoba, która kandyduje jednocześnie do Rady Miejskiej, która odpuszcza ten mandat, czyli w zasadzie zdradza zaufanie i następnie nadal pełni funkcje dyrektorskie w szpitalu. No musimy go odpolitycznić, musimy go uzdrowić i będziemy prowadzili tak działania, żeby go rozbudowywać o kolejne oddziały, żeby ściągać najlepszych specjalistów, żeby to naprawdę był prawdziwy regionalny szpital. Szpital obsługuje coraz więcej ludzi. Coraz więcej mieszkańców nie tylko powiatu chojnickiego, ale i regionu przyjeżdża do szpitala. To związane jest też z ciężką sytuacją w służbie zdrowia, z borykającymi się z problemami finansowymi szpitalami w miastku na przykład, czy z tą placówką, która istniała w Czuchowie. To wszystko powoduje, że szpital powinien być naszym oczkiem w głowie. Jest największym podmiotem, który posiada powiat. Jego plan rzeczowo-finansowy jest niemalże równy budżetowi Chojnic, jeśli pewnie byśmy odliczyli te wszystkie dodatki związane ze środkami, które płyną z Unii Europejskiej. Ale to nam umyka jako mieszkańcom. To znaczy, statystycznie mieszkaniec Chojnic na pewno nie ma pojęcia o tym, że jest to instytucja, przez którą przechodzą tak ogromne pieniądze i o którą powinniśmy dbać wspólnie. Bo szpital ma też radę społeczną, tam powinni być delegowani ci, którzy rzeczywiście chcą zająć się służbą zdrowia, a nie ci, którzy mają na radzie społecznej przytakiwać dyrekcji, która po linii politycznej działa zgodnie z wolą polityczną szpitala. Szpital musi być odpolityczniony. On nie może realizować celów,
które stawia tylko i wyłącznie Rada Powiatu. Oczywiście to jest organ tworzący, powinien mieć jakąś kontrolę, ale jest Rada Społeczna. Tam powinni być ci, którzy będą też ze strony społecznej monitorować, nadzorować, kontrolować wydatki w szpitalu. Więc wydaje mi się, że poprawa działalności tej instytucji jest zasadnym elementem naszego programu. Tworzenie systemu, który będzie wspomagał ludność cywilną na wypadek wybuchu wojny, jest też jak najbardziej zasadne, skoro nawet tak zwany doomsday clock, ten zegar zagłady, wykazuje, że jesteśmy 90 sekund od wybuchu wojny jądrowej. Nigdy nie byliśmy tak blisko wybuchu potężnego konfliktu od 1939 roku w zasadzie. W okresie zimnej wojny ten zegar był około 2,5 minuty przed 12, czyli przed tym dniem zagłady, przed tym momentem zagłady, a obecnie jest to już tylko 90 sekund. To, proszę Państwa, wskazuje, że sytuacja jest dość alarmistyczna. Jeśli się sami siebie spytacie lub spytacie swoich krewnych, co mam zrobić na wypadek wybuchu wojny, gdzie mam się schronić, to mieszkaniec statystyczny powiatu chojnickiego tego nie wie. Skąd będę czerpał wodę, jeśli wodociągi nie będą działać? Skąd wezmę podstawowe produkty spożywcze? Nie ma tych informacji. Więc doprowadzimy do tego, że stworzymy systemowo taki właśnie system ochrony ludności cywilnej, który będzie nas wyróżniał na mapie Polski, będziemy najlepiej przygotowanym powiatem na wypadek wybuchu wojny. I takie jest założenie. Musimy traktować poważnie to zagrożenie. Oczywiście nie chcemy wojny, nie straszymy wojną, ale musimy się na nią przygotowywać. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że liczę na to, że wszyscy kandydaci, którzy tutaj dzisiaj się zaprezentują, sprawią, że powiat się odmieni jako podmiot życia samorządowego, że powiat się otworzy, że będziemy mieli do czynienia z instytucją przyjazną obywatelowi, że będziemy mieli do czynienia z nowymi placówkami zamiejscowymi powiatu, między innymi z Wydziałem Komunikacji, który będzie funkcjonował również w Czersku, żeby nie trzeba było przejeżdżać około 30 km w ruchu wahadłowym, żeby złożyć informację o tym, że sprzedaliśmy samochód, co jest naprawdę dojmujące zapewne dla wielu mieszkańców naszego powiatu. Czy też ta placówka, która ma powstać taka zamiejscowa w Brusach, również jako placówka Wydziału Komunikacji. Ale może ich będziemy dołączać z czasem kolejne usługi. Maksymalnie zinformatyzujemy instytucje publiczne nam podległe. Doprowadzimy do stworzenia rejestru umów cywilnoprawnych, ale też do rejestru, którego nie ma w naszym regionie nigdzie, to znaczy do rejestru zapytań i odpowiedzi na informacje publiczne. Bardzo oszczędzającego czas obywatelowi, pozwalającego znaleźć interesującego zagadnienia, jeśli tylko inni obywatele już składali na te tematy pytania. Jednocześnie oszczędza to pracę administracji publicznej. Co zrobić z tymi zarobkami? W jaki sposób można je podwyższyć w takim powiecie jak powiat chojnicki? To jest kwestia sieci dróg, ale to jest też kwestia związana z opodatkowaniem. To jest kwestia współpracy samorządu z pracodawcami. I nie chcę tutaj parafrazować kogoś, kto słów nie dotrzymuje na polskiej scenie, ale powiem, że my wiemy, jak to zrobić i zrobimy to. Dlatego zachęcam, żebyście Państwo jako też media, obserwatorzy lokalnej sceny politycznej pamiętali o naszym komitecie i oddali głos na swoją przyszłość przede wszystkim. Bo czas najwyższy zaufać ludziom, którzy nie idą po synne góry, którzy nie idą po wysokie zarobki, którzy nie idą zabezpieczyć swoich rodzin i znajomych, tylko idą po to, żeby spełniać władzę przejrzyście, transparentnie, uczciwie i na rzecz dobra społecznego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przedstawię teraz Państwu pozostałych kandydatów z okręgu miasta Chojnice. Jadwiga Szmaglińska w związku ze swoją pracą wykonywaną przez cały okres zatrudnienia od wielu lat ma do czynienia z ludźmi, więc doskonale zna ich problemy. Lubi pomagać w ich rozwiązaniu i sądzi, że czas najwyższy to zrobić. Katarzyna Wójcik, działaczka społeczna biorąca udział w akcjach proobronnych, wrażliwa na krzywdę zwierząt, pragnąca bronić zieleni powiatu chojnickiego.
Anna Liszka, absolwentka ochrony środowiska, interesująca się architekturą krajobrazu, która na pierwszym miejscu stawia komfort społeczeństwa i racjonalne zagospodarowanie terenu, o które będzie walczyła jako radna. Adam Witkowski, mąż i ojciec dwóch córek, który zawodowo jest kierowcą, dla którego liczą się stany nawierzchni dróg, o które będzie zabiegać oraz jest członkiem Stowarzyszenia Niezależni.pl w Chojnicy. Adam Małecki, lekarz medycyny, specjalista psychiatra, od 45 lat w zawodzie, założyciel ośrodka leczenia nerwic Mawiko w Chojnicach, od 30 lat zwolennik partii konserwatywno-liberalnej, interesujący się historią, sztuką oraz literaturą. Przejdźmy zatem do drugiego okręgu, okręg gminy Chojnice. Okręg ten otwiera Błażej Liszka, dusza artystyczna naszego komitetu. Muzyk, wolnościowiec z zapałem do polityki, który swoją kreatywnością chce wprowadzić wiele cennych zmian do naszego powiatu. Pozostali kandydaci drugiego okręgu gminy Chojnice to Grzegorz Rudnik. Specjalizuje się w zarządzaniu firmą i BHP. Swoje umiejętności ma zamiar wykorzystać dla stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców powiatu. Stanisław Sałata, przedsiębiorca, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w sportach siłowych, aktywnie walczący o swoje idee. Joanna Haliża, studentka slawistyki, wolontariuszka w schronisku dla zwierząt w Chojnicach oraz poprzedniej kampanii samorządowej. Kamila Maciejewska, kobieta wielu talentów, której leży na sercu dobro powiatu. Z następnego okręgu gminy Brusy na liście są Mariusz Sneracki, przedsiębiorca, budowlany, ekonomista z wykształcenia magister. I zapraszam Mariusza, aby podzielił się. Mam nadzieję, że mnie tutaj działa. Roman jest ja. Startuję z okręgu gminy Brusy. Chciałbym Państwu podziękować, że poświęciliście tutaj czas na przyjście i wysłuchanie naszego programu. Kandyduję do Rady Powiatu Chojnickiego. Jako mieszkaniec naszego powiatu stoję teraz przed Wami, gotowy wziąć odpowiedzialność za kształtowanie jego przyszłości. Jeżeli tak jak ja czujecie się oszukani rządami Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, jesteście rozczarowani założeniami Zielonego Ładu, wybieracie protestujących rolników, nie życzycie sobie napływu nielegalnych imigrantów, to mamy wspólne cele. Moja kampania opiera się na trzech kluczowych wartościach. Pierwsze to ograniczenie zatrudnienia w administracji publicznej. W ciągu niespełna 25 lat administracja publiczna powiększyła się ze 160 tysięcy urzędników w roku 1990 do 460 tysięcy urzędników na koniec 2022 roku, to jest według danych GUS-u. Administracja musi zostać maksymalnie zinformatyzowana, a obsługa mieszkańców na ich życzenie powinna być zdana. Po drugie, jestem zdeterminowany do działania mającego powstrzymać Zielony Ład. Nie może być tak, że pod hasłem Zielonego Ładu nie możemy kupić legalnej żywności produkowanej przez naszego sąsiada. Co dziś się akurat powiedziałem i tu wpisałem, że rolnicy zaczynają po kryjomu hodować świnie. Co jest, no tak było za okupacji niemieckiej. Brak jest mojej zgody na nielegalną imigrację. W mojej wizji nasz powiat jest miejscem, gdzie wszyscy mieszkańcy czują się bezpiecznie. Należy chronić nasze granice, i to państwowe, i powiatowe, oraz sukcesywnie usprawnić procedury wykrywania i wydalania nielegalnych imigrantów. Jestem przekonany, że mogę reprezentować Wasze interesy i realizować nasze wspólne cele. Jednakże, aby to osiągnąć, potrzebuję Waszego wsparcia i zaufania. Zapewniam Was, że moje drzwi zawsze będą otwarte do Waszych opinii i sugestii. Dlatego proszę Was o wsparcie mnie w nadchodzących wyborach.
razem możemy uczynić nasz powiat lepszym miejscem do życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Następnymi kandydatami z okręgu gminy Kursy są Agata Waldo, nauczycielka i instruktorka pływania. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, od około 10 lat ratownik WOP na kąpieliskach w powiecie chojnickim. Wiktor Liszka, student ichtiologii, pasjonat wędkarstwa, debiutant na chojnickiej scenie samorządowej. A teraz zabierze głos liderka listy okręgu gminy Czers. Zaprośmy proszę Angelikę Subkowiak, przedsiębiorcę, osobę niesamowicie energiczną i pozytywną z ogromnym sercem, która pomaga społeczeństwu między innymi organizując akcje charytatywne w Czersku, silnie broniące swojej wartości i idei, nie bojące się ciężkiej pracy i nowych wyzwań. A jej motto to czas najwyższy, odważnie zawalczyć o potrzeby lokalnego społeczeństwa. Właśnie wymyśliłam kolejne motto. Kochani, czas najwyższy na nowe. Z racji tego, że od lat zasiadam w Radzie Rodziców w szkołach, gdzie uczęszczają moje dzieci, zdecydowanie będę stawiała na rozwój szkolnictwa. Oprócz tego jestem przedsiębiorcą, więc zdecydowanie będę stała za rozwojem nowych przedsiębiorstw w naszej gminie. Polecam Wam serdecznie głosować na kandydatów z czasu najwyższego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do następnej osoby z tego kandydatu oraz zaprośmy. Mariusz Pokrzywiński od 25 lat zajmuje się działalnością samorządową, radny powiatu chojnickiego od 2018 roku. Aktywnie działa na rzecz poprawy warunków pracy z parlamentarzystami, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi województwa pomorskiego. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przedstawienie. To, co Angelika powiedziała o tym swoim motcie, ja też mam podobne motto. Twoje potrzeby, moje priorytety. Także tutaj się zgadzamy. Startujemy z innego okręgu. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest niepełnosprawność. Ludzie niepełnosprawni tak naprawdę to jest nasza przyszłość w tej chwili. Popatrzcie na rynek pracy. Na dostęp. Problem WTZ w Chojnicach od lat nierozwiązany. Nowa siedziba czeka. Pracodawcy muszą być skazani w tej chwili na pracowników niepełnosprawnych, ale my ich stygmatyzujemy. I tutaj leży problem. Powiat jako instytucja ma duże możliwości. Sam będąc okręgowym inspektorem pracy w Gdańsku, często spotykam się z ludźmi, pracodawcami, związkami zawodowymi, z instytucjami, które zajmują się z niepełnosprawnymi, z PFRON-em, z ZUS-em. Trzeba pomóc tym ludziom, żeby oni byli aktywni na rynku pracy, na otwartym rynku pracy. Brak barier architektonicznych, dostęp do rynku pracy, możliwość pracy zdalnej. Myślę, że to jest nasza przyszłość. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale tak zwana kolejna rewolucja przemysłowa, która już puka do naszych drzwi, no spowoduje bardzo duże problemy. Tak? Chodzi o to, że społeczeństwo się starzeje. Jedyną takim pracownikiem, który będzie na takim etacie, który będzie potrzebny, to będzie pomoc społeczna. Bo mamy ludzi niepełnosprawnych. Także to jest jeden z problemów, który tutaj powiat też powinien załatwić. Już nie wspomnę o tym, jak powstaje gabinet dentystyczny dla osób, które mają porażenia mózgowe. Tu dzisiaj go nie ma. Ja spotykam się z ludźmi, którzy mają takie dzieci, dorosłe osoby i mówią, sorry, ale 3 miesiące czekania, 100 km do najbliższego gabinetu.
jest jeden z problemów. Drugi problem to jest, który też się zajmuje trochę, to jest kwestia takiego wykluczenia komunikacyjnego, tak? Na razie powiatu też o tym mówiłem, jeżeli chodzi o połączenie na przykład z Trójmiastem, czy z Bydgoszczą, z jakimiś miastami, które są powiedzmy na troszeczkę większe niż od nas, tak? Mamy świetne połączenia, tych połączeń jest dużo, ale jakość tych połączeń? Temperatury w wagonach po 50 stopni latem? Brak klimatyzacji? Jakbyście Państwo odpowiedzieli sobie na zapewnienia, które płyną z Urzędu Marszałkowskiego, zakup nowego toboru, a to wszystko idzie na południe. U nas nie ma nic. Rozmawiałem z wieloma przedstawicielami samorządu, w powiecie starogardzkim, człuchowskim, chojnickim, nie ma zainteresowania. My jeździmy do Gdańska codziennie. Studenci, my tam pracujemy, o połączenie akcji. Także to jest kolejny problem, który warto by było zwrócić uwagę i nie chcę tam się gdyby kogoś od czci wiary odsądzać, ale takie możliwości mamy jako powiat, tak? No, wielokrotnie zwracają na to uwagę, nawet były pisane interpelacje, były popierane przez Komisję Infrastruktury. Cisza. Przecież powiat jest taką instytucją, która mogłaby łączyć takie rzeczy, tak? Także zapewniam Państwa, że nasz komitet, czas najwyższy, jest w stanie pewne rzeczy ludziom w taki sposób przedstawić, tak to załatwić, że możemy być naprawdę fajnym powiatem, funkcjonowaniu. Już nie powiem o tym, co koledzy wspominali, informatyzacji urzędu, o szpitalu. To też się spotykam na co dzień z takimi problemami. Także zapraszam na Państwa na wybory przede wszystkim i oddajcie głos na ludzi, którzy tak naprawdę chcą patrzeć w tym powiat. Dziękuję. Dziękuję. Poznajmy zatem następnych kandydatów okręgu gminy Czerski. Mateusz Bratowski, na co dzień pracujący jako instruktor nauki jazdy. Ponadto trener piłki nożnej i pasjonat aktywnego spędzania czasu. Vanessa Kasprzak, mieszkanka Czerska, pasjonatka jeździectwa. Na co dzień reprezentująca pobliski klub Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych w Piekach. Dawid Jasno, mieszkaniec Gutowca, eurosceptyk, działacz ruchów wolnościowych, który w czasie pandemii protestował na rynku w Policach i Warszawie, walcząc o podstawowe prawa obywatelskie. Celestyna Szczukowska, dumna mama czwórki dorosłych dzieci. Jej pasją jest zdrowy i sportowy tryb życia oraz prowadzenie ogrodu zgodnie z ekozasadami. Oraz Marian Gołuński, lokalny przewoźnik, znany z humoru i sumienności. Mężczyzna zainteresowaniami motoryzacyjnymi, dzielący się swoimi doświadczeniami, które pragnie przekazać innym swoje wartości. Dziękuję serdecznie naszym wszystkim kandydatom. Drodzy mieszkańcy, nasza wizja przyszłości powiatu chojnickiego opiera się na zaufaniu, partycypacji społecznej i trosce o powiat. Zapraszamy Was do aktywnego udziału w dyskusji i wspólnego budowania lepszego jutra. Czas najwyższy zadbać o wspólne dobro. Dziękujemy Państwu bardzo. Teraz pozwolę sobie otworzyć tę część, która jest dedykowana przede wszystkim mediom. Jeśli macie Państwo jakieś pytania do kandydatów na temat naszego programu, to proszę je składać. Dopowiem tylko, jeszcze zanim oddam głos, że jednym też z ważnych elementów programu naszego jest wdrożenie budżetu obywatelskiego w powiecie oraz otwarcie sesji Rady Powiatu dla mieszkańców na możliwość brania aktywnego, czynnego udziału w debacie toczącej się w trakcie sesji. Nie będziemy blokowali mieszkańcom tego prawa. Nie będzie tak, że w powiecie chojnickim głos będzie można zabrać tylko raz na rok, a i tak niestety, jak się okazuje, nikt go dotąd chyba nie zabrał, o ile mnie pamięć nie myli. Mam na myśli te raporty roczne. Zatem liczymy na to, że zaktywizujemy po prostu, że pokażemy, że władza nie żyje w wieży z kości słoniowej, tylko jest
z ludu i jest dla ludu i będziemy wspólnie budowali przyszłość tego powiatu. Oddaję głos mediom, jeśli są pytania. No i wy na to widzicie. Optymistyczna wersja i pesymistyczna. 21. Optymistyczna. Krzysztof, Krzysztof odpowiedział na pytanie. To jest ta realna wersja. Jeszcze raz. Na ile mandatów liczycie w Radzie? Na 21. Mniej optymistyczna. Co zadowoli? 20. Mniej optymistyczna zakłada, że będziemy musieli z kimś rozmawiać o tym, jak sformułować zarząd wspólnie, żeby realizować nasze zadania i cele, ale na pewno nie pozwolimy na chowanie się w zarządzie powiatu tym, którzy nie dostali się gdzieś indziej, na przykład do Rady Miejskiej, czy na jakieś funkcje dyrektorskie. To nie jest przechowanie. Zarząd powiatu nie będzie już nigdy więcej przechowalnią, a był nią wielokrotnie dotąd. W naszej opinii są tam osoby niekompetentne, niepotrzebne i tylko dlatego się tam znajdują, że mają odpowiednich kolegów. Chcemy z tym skończyć. Optymistycznie, gdyby mieli Państwo faktycznie 20-21 mandatów, kogo ze swojego grona wybralibyście na starostę powiatu chojnickiego? Nie mogę tego zdradzić. Nie odpowiem na to pytanie. A tu jak? Krzysztof? Pomóż. Pytania o płeć obecnie jest bardzo niepolityczne. W związku z tym jest tak, że nie odpowiem. Bardzo polityczna. Co o tym mówią? No, przy założeniu, że według standardów Unii Europejskiej mamy 52 płcie, więc nie chciałbym kogokolwiek pominąć, dlatego nie będę mówił. Dobrze, a jakie ugrupowanie bierzecie pod uwagę przy ewentualnej koalicji? Takie, które będzie najbliżej naszych założeń programowych. Nie dyskwalifikujemy nikogo, chcielibyśmy rozmawiać z każdym i jeżeli ustalimy pewne priorytety, co do których będziemy się zgadzali, współpracujemy. W jaki sposób chcecie kampanię prowadzić? Chodzi o techniczny wymiar kampanii? Tak. Nie wiem, czy to nie jest zdradzanie kuchni kampanii, ale dość chyba klasycznie, poprzez materiały, które będziemy promowali zarówno w sieci, jak i na zewnątrz, czyli w tak zwanym outdoorze. Nie ma w tym, nie będziemy spuszczali balonów z samolotów, ani nie będziemy urządzali biegów do tyłu na rynku, żeby bić rekordy Guinnessa. Nie mamy bombastycznych pomysłów na zwrócenie na siebie uwagi. Bo jak już widzicie Państwo, nie odstawiamy teatrzyku politycznego, nie wystawiamy żadnego spektaklu, nie próbujemy nabierać na wędkę naiwnych, że rozdamy wszystko za darmo, że będą wejścia na basen dla wszystkich w powiecie za darmo, czy na jakieś inne niemożliwe rzeczy. Mówimy o konkretach i zachowujemy się poważnie, bo chcemy poważnie pełnić tę władzę w powiecie i realizować nasz program. Mam pytanko odnośnie promocji regionu, bo to też nawet sam pan starosta aktualny ma wątpliwości, czy ta formuła jest właściwa. Jakie macie pomysły na jej ewentualną reorganizację? Ta formuła, która istnieje obecnie, nie jest właściwa. To znaczy, to jest promocja regionu chojnickiego jest swoistą, powiedziałbym, efemerydą, ale dość długo żyjącą jak dotąd. Chodzi o to, że powiat ma sam narzędzia do promocji siebie jako powiatu. Oczywiście nie wyklucza to możliwości współpracy z gminami, ale pytanie jest o to, jaki jest uzysk z istnienia promocji regionu chojnickiego do tego momentu. I wydaje nam się on już od dawna niewystarczający wobec tego, jakie są czynione na te instytucje nakłady idące w setki tysięcy złotych rocznie.
Dlatego będziemy próbowali innych metod. Tym bardziej, że proszę zauważyć, że obecnie nawet w starostwie mamy chyba rzeczniczkę starostwa powiatowego, która chyba nie wypowiada się publicznie. Jak dotąd zauważyłem, tylko pana starostę lub wicestarostę, którzy się wypowiadają, panią rzecznik, no nie kojarzę z mediów. Więc widzimy, że jest wiele stanowisk, które wydają się być zbędne, można na nich oszczędzać. Na pewno można też wiele środków na te cele promocyjne pozyskać choćby z tego, że będzie się postępowało uczciwie. Nie będziemy zamawiali nowych mebli, kiedy obejmiemy władzę. Nie będziemy jeździli samochodami służbowymi do domu. I to już spowoduje, że pojawią się poważne oszczędności, ale też nie będziemy tworzyli synekur po prostu. Jest tutaj też element dodatkowy, który nasunął mi się po pytaniu pana redaktora. Odnosi się on między innymi do kwestii instytucji kultury, do muzealnictwa, które w mojej opinii, jako osoby, która chyba w jakimś stopniu, chyba ponad średnią statystyczną zna się na kwestiach historii i naszego regionu, że to są instytucje zaniedbane. To są instytucje w dużej mierze porzucone. My też proponujemy, i to jest w tym programie, bardzo przejrzysty system grantowy. Nie będzie tak, że funkcjonuje system, który jest podobny do wszystkich innych w Polsce, który powoduje, że instytucja, która chce realizować zadania w zakresie zadań publicznych, jakaś fundacja bądź stowarzyszenie i podchodzi do tego zadania, to jest zmuszona do tego, żeby oszukiwać na samym wstępie w procesie aplikacyjnym na temat pieniędzy, które potrzebuje. Realnie dajmy na to, że jest potrzeba na 10 tysięcy, to ta organizacja już pisze wniosek na 30, bo i tak wie, że dostanie najwięcej 30%. Więc cały ten system jest po prostu źle zorganizowany, jest nieprzejrzysty, nie ma kompetentnych ludzi w komisjach, bo do komisji się praktycznie nikt nie zgłasza poza ludźmi z kręgu ludzi władzy, czyli to polega na tym, że w zasadzie mamy konkursy, które rozstrzygane są dla swoich, bo tak to muszę nazwać, i pracowałem w tego typu organizacjach, w tego typu, przepraszam, konkursach, między innymi przy mieście Chojnice, i uważam, że najgorsza pomączka naszego regionu, jeśli chodzi o rozdział środków, to jest kwestia rozdziału środków na sport i kulturę. Kultura jest całkowicie zaniedbana. Sport jest przeszacowany, zbytnio dofinansowany, nawet ze strony powiatu chojnickiego. Finansowanie logo na koszulkach chojniczanki to jest chyba zupełnie zbędna sprawa, która nic nie wnosi, nic nie przynosi konkretnego dla powiatu. Natomiast powiat można promować bardzo konkretnie poprzez różnego rodzaju targi międzynarodowe, poprzez ściąganie inwestorów, ale przede wszystkim jest duża rola, której się nie docenia. Starosta to człowiek cieszący się ogólnie prestiżem, bez względu na to najczęściej kto tę funkcję pełni, i to stanowisko trzeba wykorzystać do uzyskania tych efektów i realizacji takiego programu jak nasz. Ja tylko jeszcze jedną uwagę. Chodzi o to, że tak naprawdę usługi promocyjne to nie są usługi jakieś specjalistyczne, które musi wykonywać specjalnie do tego założona spółka z ludźmi wyspecjalizowanymi tylko i wyłącznie w tej dziedzinie. Na przykład, nie wiem, to nie jest laboratorium jakieś. Więc nawet w przypadku laboratoriów można tego rodzaju usługi zlecić na zewnątrz. Więc to też jest wyjście, że jeżeli jest takie zapotrzebowanie, szukam tego rozwiązania tego problemu na wolnym rynku. Walczycie może ty do powiatu, a dlaczego nie też do miasta Chojnice? Dlatego, że stworzyliśmy komitet i zarejestrowaliśmy kandydatów do Rady Powiatu. No na to by nie wpadła, dzięki. Proszę, skąd się wziął pomysł na nazwę komitetu? Nazwa komitetu odpowiada potrzebom. Jest tak, że samorząd funkcjonuje od wielu lat. Od, że powiem,
Parku Komuny i czas najwyższy na zmianę, bo sytuacja jest nagląca. Sami widzimy, że tych zagrożeń, potrzeb i wymagań, które stawia przed nami życie, jest tak dużo, że no, nie możemy zaniedbać już kolejnej kadencji. A odpowiadając, jeśli chodzi o, tutaj kolega zażartował, ale jeśli chodzi o komitet do miasta, no to jest taka sytuacja, że skupiamy póki co chętnych, których ze środowiska mogliśmy pozyskać, natomiast liczymy na to, że powiedzmy ten komitet, który już przez to, że zaistniał, już jest pewnym sukcesem, ponieważ skupiamy środowiska z różnych środowisk, tak jak powiedziałem, ludzi z różnych środowisk. No i liczymy na to, że to nie jest ostatnie słowo i że dowieziemy, że tak powiem, ten projekt do kolejnych wyborów i wtedy będziemy walczyli również o miasto, o burmistrza i tak dalej. Dziękuję. Może ktoś z Państwa kandydatów chciałby zabrać głos i dodać coś od siebie? Jeśli nie, w mediach nie widzę już woli zadawania głosów. Zadawania pytań, przepraszam. Poczekamy na ciąg też. Patrzyłem na panią redaktor, żeby się upewnić, że na pewno nie ma dalszych pytań. Dobrze. W takim razie myślę, że możemy uznać za zakończoną. Nasze spotkanie, naszą inaugurację kampanii. Zakończone i zakończone. Tak. Dziękuję. Dziękuję.